Dzień dobry, cześć i czołem, tutaj Xenolizard i zapraszam na odcinek trzeci serii Zagrajmy w Pokémon Apollo. W ostatnim odcinku uciekaliśmy przed policją w Saffron City, a teraz będziemy walczyć z różnymi NPC-tami w Cerulean City. A także między odcinkami udało mi się złapać tego nietypowego Pokémona, Snubbola, który jest najsilniejszym Pokémonem w tej grze i nazwałem go Glitch, ponieważ to jest Glitch, to jest jeden wielki Glitch. Potrenowałem także wszystkich członków naszej drużyny, oprócz Miałów, ponieważ Miałów nie mam zamiaru trzymać zbyt długo. No i Mephio jest level 10, Glitch level 11. Więc z taką fajną drużyną, która jest już wyleczona chyba, tak, prawie cała oprócz Miałów, ponieważ używałem legendarnej techniki wsadzania i zabierania z komputera, która automatycznie leczy Pokemona, gdyż nie chciałem aktywować tej cutscenki, która będzie tutaj, kiedy podejdziemy do tej małej dziewczynki zesłaniającą ladę do Nurse Joy. Cześć, Nurse Joy! Ja już ci daję moją Goldin, a ty ją uleczysz. Ej, chciałem tylko uleczyć mojego Pokemona! Jesteś niemiły! No i ucieka. No a Joy mówi, że to nie było za bardzo miłe i nauczy nas... Da nam nauczkę, o! Jej, teraz będziemy z nią walczyć, ponieważ nikt nie wiedział, że Nurse Joy też jest trenerką i też można z nią walczyć, więc Poison Gas, boom, Poison Gas, traf, dziękuję ci bardzo. Chansey jest tak strasznie tankowata, że najlepiej walnąć ją jakimś statusem, żeby zabierał jej życie, takim jak na przykład Poison albo Burn. Niestety ma atak, którym się może z tego leczyć, jednak AI tej gry nie zawsze podpowiada jej, żeby to zrobiła. No i w ten sposób pokonaliśmy Nurse Joy, zyskaliśmy level 14. Jej, 15? Wow, Chansey daje nieźle dużo expa. I próbujemy się nauczyć ataku o nazwie Sacz. Jest to atak typu trującego, który ma 65 powera, 100 accuracy i ma małą szansę na zostawienie przeciwnika ze statusem Poison. Ja się nauczę tego za Poison Gaza, ponieważ Poison Gaz ma tylko 55 accuracy i ciężko jest nim trafić, więc Sludge jest lepszą opcją, moim zdaniem. No i pokonaliśmy naszą siostrę Joy. Teraz możemy leczyć Pokémony, jej. Ulecz mnie, dziękuję. Więc wyjdźmy teraz. I co możemy robić? Nie wiem, o. Wiem. Pamiętacie, jak Fire Red i Leaf Green ta pani stała ze Slowpokiem tutaj albo tutaj? Otóż ten Slowpoke nadal jej nie słucha, ale ona go nadal kocha, więc złamy jej serce i porwijmy tego Slowpoka. Ej, to mój Slowpoke! Tak, i teraz będziemy jej porywać, tego pana Slowpoka. Użyjmy Sludge. O, jak widzicie, jak ładnie? Boom, albo w ogóle... dobra, dajmy. Wywalimy go za pomocą Glimmera. Chciałem pokazać wam, jak silny jest Glitch, ale będziemy mieć jeszcze okazję, więc... Zyskaliśmy Slowpoka. Ja osobiście bardzo lubię Slowpoka. Lubię jego różowość, więc chętnie będę miał go w drużynie. Szczególnie, że ewoluuje w całkiem fajnego Pokemona, Slowking albo Slowbro. Okej, chodźmy do Pokemartu. Ten gościu ma fajny item. Znalazłem ciekawą rzecz na Mount Moon. Ej, nie dotykaj mojego plecaka! No i od razu walka. I jak widzicie, Caterpie, więc nie wiem, wystawmy sobie Mephio, ponieważ Mephio ładnie załatwi te wszystkie robaki, ponieważ to jest Backcatcher. Boom! One hit KO. GG, hater. Nie chcę uczyć się Helping Hand. Helping Hand nie jest pomocne. Adder's Left też nie chce się uczyć, więc dziękuję bardzo. Nie chcę zmieniać Pokemona, także... Ember, boom! Jeszcze jeden Ember i po tobie, panie Bedrill. I ostatni Pokemon... Skyter, oh Jesus. Dobra, zmienimy Pokemona na Glitcha. Glitch sobie z tym poradzi za pomocą Fire Fanga, który od razu da Burna. Jak widzicie, wszystkie Snowbally mają wszystkie fangi w tej grze, co jest śmieszne. I oba nasze Pokémon zyskały level 12 i pokonaliśmy tego Backcatchera, od którego teraz weźmiemy Glowstone, świecący kamień. I czytałem właśnie, że Glowstone w tej grze sprawia, że wszystkie Pokémony, które normalnie ewoluują przez trade'a,
kiedy użyjemy na nich kamienia, to one ewoluują normalnie, tak jakby przez kamienia, więc... Więc jest bardzo fajnie, możemy na przykład z Machoka uzyskać Machampa, albo właśnie ze Slowpoke'a Slowkinga. Jednak ja wolę zaczekać na Slowbro, gdyż uważam, że Slowbro jest lepszy niż Slowking. Ponieważ Slowbro ma więcej zwykłego defensa, a Slowking ma więcej special defensa. Za to używanie na Slowbro Calm Mind zwiększa special attack i special defense, więc logiczną jest, rzeczą jest, żeby mieć Slowbro niż Slowkinga. Jej. To jest takie moje rozumowanie. Na pewno nie wyjaśniłem tego zbyt dobrze, ale... Ale to tylko ja. Okej. Okay. Teraz możemy wyłudzić rower od tego pana sklepikarza, który chce wyłudzić od nas pieniądze. Czyli tak dokładnie $1,000,000, poke dolarów. Czemu chciałem disable? Okej, okay, sludge, boom. Jeszcze jeden sludge, boom. I po tobie, Ponita. Na Ponitę to wystawimy Slowpoke'a. Chodź tu, pokaż się, mój różowiutki draniu. Dziękuję. Water gun. I po tobie, Ponita. GG, hater. I dostajemy teraz bardzo fajny rower. Ciekawe, jak wygląda. Czy jest taki sam jak w Fire Redzie, czy nie? Ho. Bicycle. Nie, został zmieniony, jest teraz jakiś mniejszy i widać mu same kółka, ale fajne. Patrzcie, jak kręcę tyłkiem. Boom, haha. Okej, okay, uleczmy się teraz. Chcę do Pokémon Center, wpuśćcie mnie. Dziękuję. Spróbujmy wziąć na klatę gym. Jednak gym niestety nie jest otwarty, ponieważ stoi przed nim ten śmieszny gostek, który mówi: zatrzymaj się, Misty teraz jest, teraz walczy z chłopcem o imieniu Red. Wiesz co, możesz walczyć ze mną. No i teraz możemy walczyć z Serulanci Gym Guide, czyli guidem, który chce z nami walczyć, ponieważ Misty nie chce i w ogóle takiej rzeczy, nie wiem czemu. Czemu się powtarzam w tym momencie, ale okej. Okay. Glitch, obudź się. Aha, bo glitch jest glitchem i jak ma sleepa, to i tak atakuje, więc... Tak, to jest takie zgliczowanie. Śmiechowe, prawda? Nie chcę się uczyć Lika. Po co bym miał uczyć się Lika za któregoś z moich fangów? Thunderfang! Boom! Rozwalę cię, tentakul. Jest po tobie, dokładnie. Okej, okay, to była niezła walka. Kiedy Misty skończy, dam ci znać. Okej. Okay. Chodźmy teraz do tego domku, zobaczmy, co tutaj jest. Hej, gościu! Hej, masz poliwaga? Może chcesz zamienić się za smoczuma? Tak, nie mam poliwaga, ale chcę zamienić się za smoczuma. Dawaj tego smoczuma! I teraz możemy mu ukryć smoczuma, po tym jak pokonamy jego smoczuma, więc... Jesus. Firefang i one hit KO! Boom! Level 14. I pokonaliśmy starego gościa, któremu kradniemy smoczuma. Biedny stary gościu, nie ma teraz co całować. Ale okej, okay. Zmieńmy pierwszego Pokemona. A, tak, zapomniałem. Jakby ktoś się zastanawiał, gdzie złapałem Snubbula, Snubbulu, to można go złapać tutaj, na drodze numer 5, w tych trawach. Więc jest fajnie, ha. Okej, okay. Więc wracajmy. I chodźmy w górę, gdzie możemy od tego pana dżentelmena ukraść powder jar, który będzie nam potrzebny do misji. Więc zabierzmy się za robotę. Robotę kradnięcia tego powder jar. Machop. Tylko Machop, więc Ember, Burn w dodatku i Critical. Ładnie, ładnie, Matthew, bardzo ładnie. I po tobie. Możesz sobie wzywać policję, ja mam na to wyjechane. Dziękuję. Wychodźmy sobie do ogrodu. Tak, to jest ogród. W Fire Redzie to był ogród, można tutaj było znaleźć Rare Candy, ale tutaj chyba już nie. Niestety. Za to jest jeden z naszych bratów bliźniaków z Team Rocketu, który mówi, że też jest Grantem i on miał misję, żeby wysadzić drzwi do tego gościa, który ma ten sekretny TM, który Giovanni chce. I on ma gunpowder, czyli wybuchowy proszek, jednak potrzebuje powder jar, który my ukradliśmy od tego pana, więc...
Tak, on dał nam teraz wybuchowy proszek i my możemy go użyć do wysadzenia tych drzwi. Jak pamiętacie, w oryginalnym Fire Red i Leaf Green włamanie było do tego domku i my też będziemy musieli się do niego włamać. Jednak nie możemy tego zrobić od przodu, ponieważ to by było zbyt oczywiste i wszyscy ludzie by się zrazili, żeby zobaczyć to, co się stało, więc trzeba to zrobić sneaky way, czyli od tyłu. Bierzmy ten dom od tyłu. Troszeczkę dziwnie brzmi, ale jednak trzeba wziąć to od tyłu. Tak jak porządny chłopiek. Chłopak. Wow, Jesus. Przekręcam dzisiaj wyrazy. Więc tak, tutaj zestawimy naszą bombę. Jednak to będzie w następnym odcinku, więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Tutaj Xenolizard.